Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Po 6 tysięcy złotych rocznie na każde dziecko urodzone z co najmniej trojaczej ciąży ma wynosić wsparcie wypłacane z miejskiego budżetu. Rodzice niedawno narodzonych suwalskich czworaczków, jeśli program zyska akceptację Rady Miejskiej, według tej propozycji otrzymywaliby w skali roku łącznie 24 tysiące złotych. Pomoc trafiałaby do nich do chwili ukończenia przez dzieci trzeciego roku życia. Miejski program osłonowy Wieloraczki 3+ to propozycja realizacji wsparcia, jakie zadeklarował samorząd rodzicom suwalskich czworaczków. Zgodnie z opracowanym programem osłonowym, celem samorządu jest zapewnienie pomocy i wsparcia rodzinom, mieszkańcom miasta Suwałki, którzy wychowują troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Przyznawanie świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem ma pomóc rodzicom wieloraczków w pokonywaniu ekonomicznych trudności związanych z wychowaniem gromadki maluszków. W dłuższej perspektywie i mając na uwadze różne okoliczności, jakie mogą zaistnieć w przyszłości, program przewiduje, że prawo do takiego świadczenia mieliby rodzice lub opiekunowie faktyczni, czyli osoby faktycznie opiekujące się wieloraczkami, o ile wystąpili z wnioskiem do sądu o przysposobienie dzieci. Projekt uchwały oczywiście dopuszcza również takie uprawnienie w przypadku prawnych opiekunów wieloraczków. Pomoc byłaby według projektu niezależna od sytuacji dochodowej rodziców lub opiekunów. Obsługą świadczenia miałby zajmować się Suwalski Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wypłata miałaby następować w kwartalnych transzach. Narodziny dziecka to zawsze wielka radość, ale i wyzwanie, a ciąża mnoga i narodziny wieloraczków to często ogromny wysiłek dla całej rodziny, aby zapewnić dzieciom niezbędną opiekę i pielęgnację, uważa prezydent Suwałk. Dostrzega on również, że wieloraczki to duże obciążenie finansowe przekraczające możliwości wielu rodzin. Dlatego uznał, że ważne jest, aby na terenie miasta powstał program wspierający rodziny, w których urodziło się podczas jednego porodu troje i więcej dzieci. Nie są to częste przypadki, więc dla miejskiego budżetu wydane na pomoc środki nie będą szczególnie obciążające, a dla rodziców pomoc może okazać się bardzo znacząca.